80 roku to, co było już się odbywało w Gdańsku, to też żeśmy trochę widzieli, ale też najwięcej to widziałem po prostu przez Radio Wolna Europa. I te sytuacje, które tam się towarzyszyły, a tu nie było mówione, to zwołano wtedy wiec przy województwie, że Śląsk się nie da skusić, że tu wszystko jest dobrze. Tak to mniej więcej to wyglądało i tam dużo, bo ja też tam akurat poszłem zobaczyć, bo na takie wiece to lubiłem chodzić zobaczyć, co się dzieje, nie? No a sam 80. rok, jak już strajk wstał na Gdańsku, no to już też się podróżyło, nawet nie wiadomo, czy w Jastrzębie stało. Kopalnie już strajkowały. No to żeśmy 1 września, nie ja, tylko koledzy na drugiej zmianie podjęli, że nie będą pracować. I wyjeżdżają z góry, wyjeżdżają z dołu do góry i podejmują strajk. Ta komisja strajkowa, która się otworzyła, było parę ludzi z dołu tylko i wtedy wszyscy zrobili i żądali po 3 ludzi z każdego oddziału, żeby wszyscy byli. Było tam chyba w tej sali posiedzeń w dyrekcji chyba ze 30 osób z oddziału. Każdy posyłał z oddziału. Było tak, że jeden partyjny i dwóch niepartyjnych. Tak, żeby też z kolei, żeby to demokratycznie było, niby demokratycznie, nie? Żeby nikogo nie poniżyć. No i ja zostałem też z oddziału szyby do tej komisji. Było nas 3 z oddziału szyby, tylko wiem, jeden Kiczorowski, jednego, a te drugie, tego trzeciego nazwiska już nie pamiętam. Głównym organizatorem strajku, no nie umiem sobie przypomnieć nazwiska, ale był Wielgus, Chrostek i Zmazur, chłopak jeden. I oni po prostu prowadzili już na tej sali te dyskusje, co zrobić dalej, nie? Protestowaliśmy. Popieraliśmy postulaty wszystkie, które są z Gdańska. Dodaliśmy swoje postulaty górnicze. Zniesienie systemu 4-brygadowego, zniesienie pracy w sobotę i niedzielę. No i jeszcze jakieś takie ważniejsze było, że te górnicze postulaty, które żeśmy dopisali do tego. I z tymi postulatami żeśmy wybrali delegatów. 3 delegatów pojechało, był Strzelecki, był Wilczewski i był, jeszcze jeden był ten. I pojechali do Jastrzębia. I tam brali udział w tych negocjacjach. Jechali dość późno, to było chyba już... dość późno, czy rano mi się dowie, ani teraz dokładnie nie wiem. W każdym razie porozumienie zostało podpisane w Jastrzębiu. Trochę to trwało długo, bo tam wszystkie zakłady były, niż wszyscy dostali te porozumienie na piśmie, a między innymi właśnie był ten, co podpisywał porozumienie, właśnie to jest kopalni Wujek, Andrzej Winczewski. O, Andrzej mu było imię, Winczewski był, podpisany jestem jako, więc przywieźli te porozumienie. Tu zostało w łaźni przeczytane i wszyscy się cieszyli, bo jest zmiana, ten system 4-brygadowy, wszystko rozwiązane. To, co górnicy chcieli, to praktycznie żeśmy otrzymali. Po odczytaniu tego porozumienia w salce tych posiedzeń w dyrekcji kopalni został wybrany komitet założycielski. Ci wszyscy delegaci, co byli z tych oddziałów, wybierali poszczególnych członków, kto tam był, kogo uważali, że będzie dobrze sprawy miały miejsce. No to zostaliśmy wybrani. Ja zostałem wybrany, Hasik został wybrany,
Szczelecki, i kto tam jeszcze był. No także nas było chyba 6 wybranych. Nawrat, mi się wydaje, tak. Zostaliśmy jako komisja założycielska. I między sobą wybraliśmy przewodniczącego. No to Hasik został przewodniczącym. Hasik przewodniczącym, ja byłem zastępcą i członkowie. I tak my organizowali Solidarność na kopalni Wujek.